Cześć, z tej strony Aleksander Klimczak. Nie uczęszczam do zespołu szkół mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, ale zaciekawił mnie Festiwal Talentów Technicznych Mikroelektra, który trwa już 20 lat i jest organizowany wyłącznie przez uczniów. Co roku na festiwalu są pokazy samodzielnie zaprojektowanych maszyn i urządzeń uczniów i studentów. Mam zaszczyt oprowadzenia Was po elektronicznej wersji Korona Elektra. Pierwszym i jednocześnie najmłodszym uczestnikiem jest Tomek Młodziankiewicz z klasy pierwszej PG, technik programista, ze swoim projektem portalu społecznościowego. Witam wszystkich, nazywam się Tomasz Młodziankiewicz. Jestem uczniem klasy pierwszej zespołu szkół mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych w Toruniu. Na tegoroczny festiwal Mikroelektra przygotowałem dość nietypowy projekt. Jest to portal społecznościowy, który przypomina swoim działaniem inne znane portale społecznościowe tego typu, takich jak Twitter, Facebook czy Instagram. Mój projekt opiera się przede wszystkim na języku PHP, frameworku Laravel, bibliotece jQuery, technologiach Laravel Echo oraz Pusher. Został w pełni zaprojektowany i zaprogramowany przeze mnie. W celu zarejestrowania nowego konta należy skontaktować się z moderatorem i poprosić o wygenerowanie kodu potrzebnego do rejestracji. Aby skontaktować się z moderatorem, trzeba przejść pod podany adres, wybrać opcję Pomoc, kliknąć w zakładkę Kontakt z moderacją i wypełnić formularz. Kiedy otrzymamy wiadomość e-mail z kodem, możemy przejść do rejestracji. W tym celu udajemy się ponownie do strony głównej. Wybierzmy opcję Zarejestruj się. Wklejmy otrzymany kod. A następnie wypełnimy wszystkie pola. Po zakończeniu procesu rejestracji należy sprawdzić skrzynkę e-mail podaną w formularzu. Powinna pojawić się wiadomość aktywująca konto. Otwórzmy ją i kliknijmy w przycisk potwierdzający. Udało nam się aktywować konto. Możemy się teraz do niego zalogować. Od tego momentu mamy dostęp do całego serwisu. Kolejną pracę zaprezentuje nam Wojciech Makowski z klasy drugiej AE, technik automatyk. Wojciech Makowski, klasa druga AE. Na konkurs przygotowałem taką terenkę, która jest sterowana tym kontrolerem, który już założyłem. Teraz tak się może zaprezentuję. Ta ręka, cały mózg tej ręki to jest Atmega 8, która jest na płytce, którą wykonałem. Jest on sterowany za pomocą 16 programowych kanałów PWM, które generalnie powinny być, ponieważ on czytuje sygnały z 16 wezmetrów, a przynajmniej powinien, jednakże coś zrobiłem nie tak z tą płytką, przez co udało mi się, nie mogę kupić nowych, ponieważ to była niedziela, udało mi się zrobić coś, miałem zapasowy jeden taki multiplexer 8-kanałowy, więc steruję na razie 8. Jak będzie chwila czasu, to zrobię na 16, żebym sterował. Dlatego tutaj jest troszeczkę mniej tych palców się rusza, ponieważ właśnie jest 8 kanałów. Dodatkowo po tym jak te sygnały są wczytywane, to Atmega się przetwarza, no i przekazuje to na sygnał PWM o określonym wypełnieniu. No i następnie tak. To przechodzi tą złączem 16-pinowym, a tutaj przychodzi zasilanie, ponieważ jest dosyć dużo prąd pobiera, to jest 16 cent. Zasilacza, który wykonałem z zasilacza ATX. Teraz
Może tak, tutaj jest projekt, tak to wygląda. Tak wygląda ten projekt, to wszystko zaprojektowałem. Następnie program, który jest napisany w języku C na VR. Teraz tak, tu mam ten główny serwer, to wszystkie przerwanie generują się TPWM. Tutaj mamy deklarację wszystkich nazw. Następnie plik tutaj, w którym są wszystkie funkcje do pomiaru, zależnie od tego, którego palca jak wyruszam. A tutaj jest z deklaracjami plik. Następnie jeszcze mamy projekt tej płytki, który wykonałem w iglu. Tak to wygląda. Tutaj wszystko jest narysowane ładnie. No i jeszcze mam schemat tej płytki. Tak więc myślę, że to tyle. Dziękuję. Teraz swój projekt o nazwie PLC Virtuality przedstawi nam Wojciech Karolczak z klasy 4D, technik mechatronik. Następnym uczestnikiem, który bierze udział po raz kolejny, jest Maciej Szaładziński, uczeń klasy 3 AE, technik elektronik, ze swoim projektem wskaźnika wysterowania stereo VU-meter. Wskaźnik wysterowania VU-meter. Jego zadaniem jest reagowanie na muzykę za pomocą kilkunastu świetlnych animacji. Sygnał jest podawany przez kabel jack 3,5 mm i odbierany przez wejścia analogowe Arduino. Cyfrowy sygnał zawierający zadokowane animacje wędruje na wejścia cyfrowe dwóch pasków LED WS2812B. Każda LEDa ma swój własny adres, dlatego można tworzyć wspaniałe animacje. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have. I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave.
Dawid Ryder z klasy 4B, mechatronik. Uczestnik, który co roku, począwszy od pierwszej klasy, bierze udział w festiwalu Mikroelektra. Maszyna sortująca, klasa pierwsza. Projekt. Maszyna, która ma za zadanie sortować kulki na podstawie kolorów. Zastosowanie może mieć w przemyśle rolnym. Dla przykładu. Czerwone jabłko dobre, zielone złe. Zasilanie zostało zrobione od podstaw. Transformator, mostek Greca, kondensator wygładzający przebieg, stabilizator napięcia i dioda LED. Sterowanie odbywa się za pomocą płytki Arduino Uno i autorskiego programu w języku C++. Delta Robots, klasa druga. Roboty, których zadaniem było kopiowanie ruchów, w tym konkretnym przykładzie było to rysowanie. Zastosowanie ich w przemyśle mogłoby przyczynić się do zwiększenia stopnia zautomatyzowania linii wielokrotnego powielania czynności. Równie dobrze można by zmienić głowicę z rysującą na taką, która byłaby potrzebna na przykład laser lub chwytak. Maszyna sortująca na podstawie wagi, klasa trzecia. Maszyna ta sortowała sklejone ze sobą podkładki metalowe na podstawie ich wagi. Posiadała również taśmociąg, który dostarczał elementy do ważenia. W przemyśle mogłoby to znaleźć zastosowanie na wysypiskach śmieci, a jeżeli zmienimy głowicę na chwytak, a nie elektromagnes, to praktycznie wszędzie, gdzie w rolę wchodzi waga. Inteligentny dom. Klasa czwarta. Projekt niestety nie został ukończony. Miał on ukazać trzy domki, które posiadają różnego rodzaju czujniki. Od świateł, obecności ludzika w domku, bram, drzwi, garażu, ogrzewania, klimatyzacji i tym podobnych. Miała być to makieta z wyświetlaczem i sterowanie, które pokazywałoby, jak wygląda sterowanie inteligentnym domem za pomocą drogi radiowej. Domki i inne detale były w całości wykonane na drukarce 3D i zaprojektowane przeze mnie. Ten projekt przygotowało czterech uczniów z klasy 3 AE. Z kierunku technik elektronik Paweł Lewandowski, Adrian Chwal i Cezary Martko. Z kierunku technik automatyk Artur Depczyński. Projekt Turbo Hulajnoga. Zaczęło się to na Robinkowie. W schowku Adriana wśród elektroniki z zeszłego wieku znajdował się stary motorower, który Adrian chciał wyrzucić. Po oględzinach postanowiliśmy przerobić go na hulajnogę elektryczną. Przetransportowaliśmy go do warsztatu i w cztery osoby rozmontowaliśmy owy pojazd. No i wtedy zaczęła się burza mózgów, co robimy dalej. Zdecydowaliśmy się na wymianę akumulatora na litowo-jonowy i sterownik na nowszy sinusoidalny, który da lepszą moc. Następnie postanowiliśmy przebudować ramę tak, aby wyglądała jak hulajnoga, zostawiając wszystkie amortyzatory i 20-calowe koła z oryginalnym silnikiem BLDC. Mamy jeszcze do zrobienia specjalny uchwyt na baterię, montowany na stałe pod nogami użytkownika, do którego wrzucimy też sterownik i wszystkie przewody. Ostatnim uczestnikiem, a zarazem organizatorem jest Artur Depczyński z klasy 3 AE, technik automatyk, z projektem mini frezarką portalową CNC. Cześć, jestem Artur. Mam przyjemność zaprezentować mini frezarkę CNC, napędzaną silnikami krokowymi sterowaną przez Arduino.
Urządzenie to pozwala na grawerowanie i frezowanie w drewnie, tworzywie lub aluminium. Konstrukcja frezarki pozwala na wykonywanie elementów z dokładnością do 1/10 mm. Możliwe jest wykonywanie małych części do innych urządzeń lub wykonywanie laminatów do układów elektronicznych, co jest szybsze od tradycyjnego wytrawiania płytek. Konstrukcja pozwala na rozbudowanie urządzenia o mini laser do wycinania precyzyjnych elementów z kartonu, plastiku lub cienkiej sklejki. Jeżeli chciałbyś zobaczyć więcej prac wykonanych przez uczniów albo sam chciałbyś wziąć udział, wpadnij do Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych już 24 września i poczuj smak prawdziwej mikroelektryki.